Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Musimy zrobić wyzwanie swobodne. Zobacz. Stwórz własną drogę. Aha, to jest proste. Ja pierdzielę. Oni tu już 500 000 nabyli na tym, ale jest sposób, aby też nabić sobie dużo hajsu. Ja wam to mówiłem już w którymś odcinku, ale jedna osoba w komentarzach zradziła mi taki fajny tip na tą akcję. Wiecie? Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba tak. Jeżeli sobie macie Monster Trucka, nie macie, to kupcie. Oczyszczamy drogę najpierw. Pyk. Idziemy na solisko. Pyk. I tak. Dajemy sobie jeden punkt tutaj na przykład. Drugi punkt. Tutaj. I teraz. Bierzemy sobie Monster Trucka. A, jeszcze możemy sobie ustalić na przykład drugi punkt. Trzeci punkt. Tutaj. Czwarty punkt. Powiedzmy tutaj. Zatwierdzamy, grillamy. Bierzemy Monstera, to jest bardzo ważne. Możemy wziąć Monstera, możemy wziąć każdy inny samochód. Nie Monstera, tylko Dragstera. Dobrze, bierzemy sobie Dragstera. No i wiadomo, Dragster może jechać 500 km na godzinę. Bum. Nie wiem, czy są takie Dragstery, czy mogą jechać 600, ale patrzcie. Tu nas kieruje w złe miejsce, bo my musimy jechać tutaj. I tak, grzejemy kapory, czekajcie. Znaczy musimy odpowiednio... O, cyk i gaz! I nitro. Musi się naładować to nitro. Cyk, 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 cyk. I nitro! Jedziemy do tego punktu. I w ten sposób no, możemy nabijać duże, duże odległości. O, się. Nie wiem, czy... Coś nie uderzy zaraz. No nie, jest okej. Możemy nabijać właśnie bardzo duże odległości, jadąc z maksymalną prędkością, jaka jest chyba możliwa w The Crew, pojazdami, które możemy sobie normalnie zdobyć. Nie mówię tam jakimiś cheaterskimi czy coś. Okej. I mamy punkcik. Tak? I tak myślę, że ludzie to właśnie tak nabijają. Nie, no z czwórki chyba nie będziemy ruszać, co? Tak. Poczekamy. Ach, cholera, w dupie to mam. Jedziemy. Nie czekamy, aż nam opony ostygną, tylko grzejemy od... A nie ma czasu! Na co my będziemy czekać? Zrobimy sobie wyzwanie jazdy swobodnej. No trzeba tych wyzwań zrobić setki tysięcy, żeby zdobyć tam 500 000 dolarów. O, shit. Przebije się? Spróbuję. Uwaga! Wow! Nie udało się, ale było całkiem blisko i bym się przebił. O, shit. No właśnie, to jest jedyny minus. Jak bierzecie Dragstera na to wyzwanie, to jedyny minus jest taki, że no niestety. Możecie wziąć sobie też jakiś samochód torowy, bo można podczas... Można zmieniać, dobrze. Jak weźmiecie sobie torówkę, ja mam tutaj Skyline'a, może tam 400 km na godzinę jechać, ale jest stabilniejszy, tak? Możemy nitro sobie wykorzystać w każdym momencie. Pyk. Jest na pewno stabilniejszy, więc tu nie będziecie mieli problemu, aby sobie jechać w jednym kierunku. 7 biegów tu mamy, przepraszam. I tak, 400 km na godzinę powinien nam osiągnąć. I już, patrzcie, mamy punkcik praktycznie. No jest wolniej, no bo jednak 500 km na godzinę kontra niecałe 400 km na godzinę to jest różnica. No ale zobaczcie teraz, jeśli chodzi o odwracanie, zawracanie samochodem, no to... Dużo mniej czasu, nie? To sobie dużo mniej czasu tracimy na to. Pyk. A monsterem, dragsterem... Dragsterem, monsterem. No dragsterem, no. Musimy strasznie dużo czasu poświęcać na to, aby wyhamować i zawrócić. Także jeśli ktoś z was, kogoś z was to denerwuje, no to chyba lepiej to robić właśnie z samochodami torowymi. Pyk. Fajnie się tutaj z tym kokpitem jeździ. Możemy sobie pyk, no 400 km na godzinę, tak naprawdę jest to i tak bardzo szybko już. I właściwie jedziemy w prostej linii, nie musimy się tam nigdzie zatrzymywać na jakieś, powiedzmy, skręcanie czy coś. I robimy sobie długi, długi dystans, no z tego mało hajsu jest, zobaczcie. Przejechaliśmy sobie to. Teraz zobaczycie, ile hajsu dostanę. Przejechaliśmy sobie to i dostanę, nie wiem, z 2000 baksów? 2000 baksów! A są ziomy, które... Ile dostanę?
No 4000 baksów. To oni, żeby to musieli... 100 razy musieliby zrobić takie wyzwanie. Żeby... Wiecie o co chodzi. Żeby nabić tyle hajsu, ile jest tu potrzebne, żeby zdobyć jakiś tam osiąg. Masakra. Nie? Ja tutaj mam... Ile? 4000 dostałem. Z tego. Zobaczcie, chodzimy sobie... O! Jestem na 731 miejscu. Bo ktoś ma 400... Prawie pół miliona ma, tak? Każdy... Kur... Masa. Chyba, że... Na przykład jak się robi z ekipą to wyzwanie, to wtedy się sumuje kasa ekipy. I wtedy robimy o te... Ile tam... No podzielcie sobie przez 4 tą całą liczbę. Jakbyśmy robili to moją traskę, tak? No to już by było ciekawiej. No zawsze więcej hajsu. Chociaż tu się liczą chyba personalne te wyniki. No bo dla każdego z osobna. Cholera, nie wiem. Tu my już musimy zrobić wyczyny. To już co innego. Tu muszę mieć ekipę do tego chyba. Raczej. Chyba, że... A nie! Ho! Ho! Okej. Okay. O, okej. Okay. Mogę robić sobie to sam. Spoko. I tutaj też trzeba chyba jakoś dużo hajsu nabić. Wyczyny są spoko, jak się gra z kimś, no bo samemu to jest totalnie bez sensu, jak dla mnie. Musimy minąć samochody o włos. Trzeba jechać w jakieś bardzo ruchliwe miejsce. A nie, czekajcie. Tak, chybić o włos. Czekajcie, ja sobie tutaj zmienię. Bo dla mnie jest za ciężko jeździć na takim trudnym ustawieniu. Weźmy sobie cyk i okej. Okay. Dalej nie zmienili tego tłumaczenia, masakra. I musimy jechać tak, chybić 20 samochodów. To jest autostrada, a jak wiecie, na autostradzie nie jeżdżą żadne samochody. Jest totalnie pusta. Nie ma tu ani jednego auta. A najlepiej nabijać to jadąc sobie w mieście i jadąc na przykład motocyklem. No bo motocykle mogą się zmieścić bardzo łatwo między samochodami, a mijając szybko jakieś tam samochody, możemy to szybko ogarnąć. Na przykład mamy tutaj Chicago, ale ja sobie zawsze te wyzwania robię gdzieś tam wokoło Los Angeles. Możemy to spróbować też zrobić w Nowym Jorku. Pyk, bierzemy sobie jakieś moto zaraz. Dalej, teleportuj się. No, miasto się długo wczytuje. Okej, okay, i teraz weźmiemy sobie, ile mam jeszcze? A, 3 minuty, jest okej. Okay. Później będzie coraz mniej tego czasu. Mamy motocykle, weźmy sobie, co ja tam ostatnio jeździłem, KTM-em. To jest mój wyczynowy moto, teraz taki chyba najfajniejszy. No i teraz musimy osiągnąć 125 km na godzinę. O, w Nowym Jorku też nie ma żadnych samochodów. Chyba nie ma znaczenia po jakiej stronie ulicy jadę, bo później to będzie miało znaczenie, jak będziemy robić dalej wyzwania. Ale w Nowym Jorku też nie ma w ogóle samochodów, to jest... Może wszyscy są na obiedzie, albo coś, bo nie ma ani... Chyb 20 samochodów o włos, nie spotykając żadnego samochodu. To jest trudne wyzwanie. Ej, w GTA nie było tego ronda tutaj. Dobrze. Zobaczymy na Times Square. Jest jakiś samochód policyjny. O, jest pierwszy samochód. To dobrze. Cyk. Jest o włos. Już się pojawiają auta. Super. Czyli już wracają z obiadu. Pyk, pyk, pyk. I patrzcie, no. Teraz sobie zawrócimy gdzieś tutaj. 14 samochodów zostało. Ja nie wiedziałem, że to można robić solo. Myślałem, że trzeba mieć zawsze ekipę. No ale bez sensu. Bo osoby, które nie mają w ogóle przyjaciół, no to lipa. Nie mogą grać w The Crew wtedy. A te się liczą? Nie. Po boku samochody się nie liczą. Liczą się tylko te, które są aktualnie w ruchu. Nowy Jork. Pyk, pyk. 3 samochody na plusie. Pyk, pyk, pyk. I pyk. I pyk. Pyk. Przejechaliśmy wzdłuż najbardziej chyba ruchliwą drogę w Nowym Jorku i spotkaliśmy raptem 10 samochodów. Nie, no 13 samochodów. Gdzie w normalnych warunkach byłoby to chyba 3 miliony. Cyk i uwaga. I gotowe. I mamy pierwsze wyzwanie. Wyczyn wykonany. Teraz tak, musimy na kolejny wyczyn oczekiwać. No to tak się robi to wyczyny. Przez 140 km, przez... Okej, okay, prawa strona drogi, prawa strona drogi, lucek. Musimy... 140 km po prostu jechać. No musimy jechać jakoś tam
dużo szybciej, możemy sobie jechać byleby powyżej 140. I cała... już. Te wyzwania niektóre są bardzo... Jak? Po prawej jechałem! Co jest? Dobrze, mamy. Dobrze, i to mamy teraz tak, będziemy musieli robić chyba zaraz jakieś drifty. O, już? Nie, następny wyczyn. Pozycja na szczycie, okej. Okay. Dostałem trochę baksów z tego tytułu. Dojedź w miejsce, teleportacja zabroniona. Mówicie, że co, kamera z kokpitu, nie ma problemu. Okej, okay. Jest cel. I nitro. Tak, mamy w motocyklach nitro. Możemy tu wpakować całą butlę. Nie wiem, gdzie ta butla się mieści, chyba w kieszeni. Kieszeni motocyklisty. Pyk, pyk, pyk. I już jesteśmy na miejscu, po hamulcach. Jest wyczyn wykonany. Na tylnym kole. Fajny jest ten moto, naprawdę. Bardzo fajnie nim można jeździć na tylnym kole, zwłaszcza. 16 samochodów, znowu musimy chybić o włos. Teraz sobie troszeczkę pojeździmy na tej kamerze z kokpitu. Ona jest ciekawsza. Może z kasku? Powinienem mówić z kasku czy z kokpitu? Mówi się, że rowery mają też kokpit. Jak się patrzy na kierownicę i mamy tam powiedzmy licznik, jakieś tam inne rzeczy, to też jest kokpit. Więc w motocyklu też można powiedzieć, że mamy kokpit. Patrząc się tutaj na kokpit. Opuszczaj aut, o kurczę, ale się obłowie. Cyk, już wykonany. Zaliczony. I tak się robi te wyczyny. Najfajniejsze są właśnie ze znajomymi. Tam z jakimiś, bo tak to samemu to jest takie nabijanie punktów. Zresztą z tego dużo też kasy nie ma, jeśli komuś by zależało na kasie. Willy, 320 metrów. To będzie fajne. Musimy jechać na tylnym kole. Albo nie, na przednim. Po prawej stronie. No jadę po prawej. Na przednim albo na tylnym. Na przednim też się liczy, ale na tym motocyklu jazda na przednim kole, znaczy hamowanie na przednim kole nie jest takie przyjemne. Nie działa to zbyt dobrze. Są motocykle, które lepiej stają na przednim kole, a są motocykle, które lepiej jadą na tylnym. Dojedź w miejsce i znowu musimy dojechać w miejsce. I w zasadzie możemy w każdej chwili to zakończyć. Okej, zahamujemy sobie tu ładnie. No, możemy w każdej chwili sobie to zakończyć i sobie porobić coś innego w tym submicie. Nie ma problemu. I tak chyba zaraz zrobimy, bo przecież nie będziemy w nieskończoność robić tych wyzwań. Zły kierunek! Pojechałem w złym kierunku. Otworzymy sobie mapencję. No i zobaczcie, wcale nie jadę w złym kierunku, tylko uniknąłem nadmiernego hamowania przy skręcaniu. Ale tu mnie GPS źle prowadzi. Tak na bank w ten sposób dojadę do celu szybciej. Czyk. Czyk. No i jesteśmy na miejscu. No i wyczyn zaliczony, poziom tam któryś. Ja już anuluj. I tutaj też chodzi o to, aby jak najwięcej tego hajsu zdobyć na tych wyczynach. I ci, co zdobyli tam w ciu hajsu, to pewnie... A zaraz zobaczymy, jakie tam są. No, nie spojrzałem. Tak, motocykl podczas driftu. Fantastycznie. Widzicie to? Super, potrafię. Samochód z łysą oponą, czy motocykl z łysą oponą. I, aha, już myślałem, że nogę jeszcze wystawił. Jest, okej. Okay. Jestem, zobaczcie, wyczyny na 1202 miejscu. Ranking ogólny, ktoś tu zarobił 179 tysięcy. Ucieczka. Szybka podróż. Fajne są te ucieczki i te różne wyczyny. O, shit. A czekajcie, czy mamy tutaj... Co my tutaj mamy? Zobaczmy. Bo tu jest ucieczka. Test ucieczki. I teraz, w którą stronę najlepiej będzie uciekać ludzkowi? Chyba najlepiej będzie się wbić na autostradę. No o, cholera, tak trochę niekorzystnie jest, no nie? Bo ucieczka polega na tym, że nam się robi tutaj taki okrąg coraz większy i musimy jak najszybciej z tego okręgu spierniczać. Chyba że pojedziemy tutaj w lasy w stanie Michigan i pojedziemy tą drogą. Myślę, że jak dojedziemy gdzieś dotąd, to już będzie całkiem niezły wynik. Czy ja mogę sobie wyznaczyć punkt? A nie, widać na mapce w miarę okej. Okay. Zaczynamy! I próbujemy właśnie motocyklem, a on jest dosyć szybki.
tam na przełaj troszeczkę jechał, ale ja spróbuję tak troszeczkę drogą się bardziej trzymać, bo jednak ten motocykl nie jest przełajowy. Goni mnie ta strefa. A! O shit. Dobra, i teraz gazujemy. Powinienem dogonić tego z przodu platynowego. Co? Co? A ja chcę więcej niż platynę, what the fuck? Przecież ja bym... Nic mnie nie dogoniło. Redukcja masy. W motocyklu jeszcze coś można zredukować? Jeszcze w takim motocyklu? I teraz zobaczmy właśnie, jak tutaj wyszło z tą punktacją. Pyk. No nie wiem, które ja tam będę. Jak to się w ogóle robi? Aha, trzeba tu osiągnąć ileś tam punktów. No ktoś tu ogarnął sobie 12 tysięcy punktów, podczas gdy ja mam tylko 3 tysiące. 12 tysięcy to jest 4 razy więcej. Prawie. W tym przypadku. Jak oni tu te punkty ogarną? Spróbuję wziąć sobie jakiś samochód inny. Dojechać dalej. Policja, seryjne. Weźmy sobie rajdowy. Ja mam tutaj Camaro SS. Weźmy sobie rajdówkę. Rozpędzimy się trochę. Ona nie jest szybka, znaczy prędkość maksymalna nie jest duża. Ale tu raczej mamy przełajówkę, z do czynienia z przełajówką, no. I może nie potrzeba tutaj osiągać jakiejś wielkiej prędkości. Spróbujemy sobie najpierw w ten sposób przejechać. A później może uda się w drugą stronę. O shit. Nie, to na pewno nie był dobry pomysł, żeby jechać w to miejsce akurat. Ale tak. O shit! Jedź. Ach. Nie, ja to chcę powtórzyć. Na bank tu się da, uda się tu zrobić lepszy wynik. Ale co, wtedy miałem 3500 punktów. Ta strefa nie wiem, czy mnie właśnie dogoniła, czy nie. Nie, no zdobyłem teraz... O! Dogoniła mnie ta strefa? Ile miałem punktów? Nawet nie spojrzałem. 3900. Osiągnięcie odblokowane, mistrz tuningu. Czyli chyba wymaksowałem ten samochód. Dobrze, zobaczmy sobie na mapkę. I teraz, tutaj mamy lasy, no mamy lasy. Przez lasy ciężko będzie uciekać. Ale gdyby mi się udało przejechać... patrzcie na to. Gdyby mi się udało przejechać przez te lasy, spróbujmy sobie. To bym jechał po drodze offroadowej i w miarę takiej prostej. Czyli to już jest maksymalny poziom mojego... Nie no, ponad. Mam 1308 punktów. To ten samochód już powinien być tu kozacki. Ale spróbujmy. Czy da się... O, ktoś dragsterem próbuje to zrobić. Powodzenia, nigga. tam przy tam jest budynek. Tu jest ogrodzenie. Spróbujemy to powtórzyć. Czekajcie, a może by tak... No właśnie, bo tu mamy budynki, tu wszędzie są ogrodzenia. Musiałbym pojechać jakoś tu po skosie. Tu i na dół i dopiero do tej drogi offroadowej. To tak mało korzystne jest, zwłaszcza, że ona tutaj skręca pod górkę. Tutaj tak wydaje się to lepsze jednak jechać w tą stronę. Ale coś można by spróbować. No, dobra. To jest chyba najlepszy sposób jechać w tamtą stronę. Chyba, że rzeczywiście ktoś tutaj próbował dragsterem to polecieć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, poważnie. Może byśmy spróbowali torówką. Albo offroadowym. Chociaż offroadowe są jeszcze wolniejsze niż te rajdowe pojazdy. Ale spróbujmy jeszcze raz rajdówką. Miałem 3900 punktów maksymalnie. Ludzie tutaj widzę biorą normalne jakieś torowe albo wyczynowe pojazdy. Spróbujmy teraz tutaj za tymi budynkami pojechać, bo tutaj chyba można było właśnie to robić w ten sposób. I teraz wbić się... A się. Może dajmy radę tutaj jakoś pojechać. Pyk. Zobaczymy, czy tu pójdzie lepiej. Między drzewami jakoś tutaj, cyk. Okej. A doganiamy ta strefa, czy nie? Nie widać mapki. A jest mapka, okej. Aha, bo mam na to jakiś limited time.
to jak on tu zrobił 12 tysięcy? No rzeczywiście musiał Dragstera wziąć. No ale zobaczcie, jadąc sobie na przełaj totalnie w las, udało się osiągnąć całkiem ciekawy wynik. Jeszcze mogę ulepszać ten samochód. Nie wierzę. Jaki on może mieć maksymalny tuning? Czekajcie. To trzeba mieć sposób, bo to ktoś, kto nabił tu 12 tysięcy punktów, to się nie wzięło od tak, o. Możliwe, że rzeczywiście pojechał tu Dragsterem. Opcja jest taka, żeby w jak najkrótszym czasie przejechać jak największy dystans. A żeby to zrobić, trzeba mieć bardzo szybki samochód. Dragsterem będzie ciężko tu się poruszać, więc jedyną opcją są tak naprawdę samochody torowe. Ja mam tutaj Skyline'a. Cofniemy się kawałek i spróbujemy, po offroadzie będzie słaby. A on kurczę, na wstecznym jedzie 90, 100 na godzinę na wstecznym. Gdzie ja swoim Volvo tyle jadę, to już ohoho. To już wystarczy. Teraz tak, jedziemy sobie tym zobaczyć. Spróbujemy, pyk, w to miejsce. O, shit, powiem, że całkiem dobrze. Chyba. Już za wolno, nie? Cyk. I tutaj musimy się jakoś wbić w tą drogę. Jedź. 14 sekund. No, 5500, także poszło torowym pojazdem lepiej, znacznie lepiej niż offroadowym, mimo że tam mamy kawałek offroadu. W jednym miejscu bardzo zwolniłem i mógłbym, myślę, że maksymalnie tym pojazdem dojść do 8000 punktów. Zdaje się, że ktoś, kto to robił, musiał polecieć Dragsterem. Zobaczmy teraz w linii prostej. Czekajcie, nie no, mamy tu mur. Tu jest mur postawiony i my tego nie przelecimy. Jedyne, co można by było spróbować, to między tymi drzewami, ale to Dragsterem byłoby mega trudne. Z kolei też dostawać się na tą drogę, to ta strefa się rozszerzy i zaraz nas złapie. No, jedyna droga ucieczki to jest tu, w to miejsce. Z kolei na zakręcie Dragsterem nie wyrobię. Torowym ciężko się pokonuje. No, torowym jedyna opcja jest tutaj, między tymi drzewami. Kurde, ciężka sprawa, powiem wam. Może by... No, jest taka roz... Hej! A dałoby się na przykład między tymi drzewami polecieć i potem na bazę wojskową? Nie no, myślę, że między drzewami stracilibyśmy bardzo dużo czasu. Ale moment. I tutaj też jest murek poza tym. Dookoła tej wioski jest murek. I zajmie nam dużo czasu objechanie go. To jest największy minus. Więc jedyna opcja to jest właśnie tu na przełaj. Myślę, że to działa na takiej zasadzie, że ktoś wziął sobie Dragstera, próbował do skutku osiągnąć jak najwyższy wynik. Albo może wziął jeszcze motocykl... Czekajcie, motocykle, bo mam tutaj offroadowy, KTM. Torowy motocykl, mówicie, że torowy by poleciał tutaj? No spróbujmy tym moim KTM, nie, KTM-em już próbowałem. I tak średnio to wyszło. Ducati Monster uliczny, nie wiem skąd, tak, nieważne. Torowy Ducati Diavel, on może koło 400 km na godzinę jechać, z tym, że on się nie rozpędza jakoś fantastycznie. No ale właśnie tu chodzi bardzo o przyspieszenie, o pokonanie jak najwyższej, największej odległości w jak najkrótszym czasie. Dobrze, spróbujmy w takim razie Dragsterem, chociaż wiem, że na 100% będzie to fail. Rozpędzimy się i przywalimy w ścianę, coś tak czuję. I teraz tak, musimy tu polecieć. Na offroadzie nie będziemy mieli totalnie żadnej przyczepności. Dodatkowo w każdej chwili może mnie obrócić. No właśnie. Właśnie o to chodzi. Ktoś musiał mieć skilla, chyba że zaczął...
zaczął z tej strony. Jakoś mu się udało ominąć wszystkie drzewa. I w linii prostej sobie jechał, tak jak ja teraz. Był na tyle zajebisty, że na drodze... O, shit, na drodze... Tu nie mogę skręcać już. Chyba, że... Właśnie, tu chyba wallrida robił w takim razie. Wpierdzielił nitro, jak tylko wyjechał tu na prostą. Bo widzę, że tutaj po tym, po ścianie da się dobrze jechać. Jak tylko dotknął tej ściany, wpierdzielił nitro. Myślę, że kluczem do zwycięstwa jest... jak najszybsze pokonanie tamtego offroadu. 4800 to jest i tak gorzej niż wersja torowa. Kluczem do zwycięstwa jest pokonanie tego offroadu jak najszybciej. Kuźwa. I trzeba jak najmniej skręcać tym dragsterem także. Bo jak się z nim zacznie na offroadzie skręcać, no to zobaczcie co się dzieje, widzicie? To on strasznie zaczyna driftować. Bo on kuźwa nie jest do tego. Ja pierdziu! A swoją drogą tak osoby, które potrafią wykorzystać takiego dragstera, są w stanie lepiej wykorzystać te... Znaczy, lepsze wyniki osiągnąć. No a wiadomo, że dragstery są z tej aktualizacji Wild Run, tak? Więc trzeba by było ją, trzeba by było ten dodatek kupić. Takie chyba OP to jest. Z jednej strony, a z drugiej strony jest bardzo ciężko tu osiągnąć jakieś takie dobre wyniki. Chyba. Dobra, i spróbujmy teraz z wallride'em. Widzicie, że ten platynowy nawet mnie przegonił, będzie to słabo. Czy będzie... Ach, nie. Najgorsze jest to, że... My nie mamy tutaj... Ach, shit. My nie mamy tutaj... Mamy tu ograniczony czas, a nie chodzi o to, że ta strefa nas dogoni, nie? O to chodzi. Czyli to jest jakby na czas, a nie na strefę, w ten sposób. Kuźwa. Niech się dzieje magia i dupa. Ale wallride jest jak najbardziej spoko. Zdobyłem sobie nawet ulepszenie do pojazdu. Teraz cały czas dropią te ulepszenia. Kiedyś tak nie było. Na pewno. 5000, czyli można powiedzieć, że na równi z samochodem torowym, gdzie z samochodem torowym znacznie lepiej było mi wyjechać z tego lasu, co jest i tak niezłym wynikiem. Trzeba się teraz trzymać w miarę drogi tutaj, gdzie jedzie ten duch. Bo on ma idealny przejazd za tymi. Ale no wiadomo, że warto też go wyprzedzić, bo to jest taki no, najgorszy czas. Okej, teraz udało się znacznie sprawniej pokonać tą przestrzeń, ale tutaj słabo wyjechałem za to. Żeby tutaj za dużo nie skręcić, no w ogóle nie tracić prędkości na wallride'zie, no kurde co za gra. To jest The Crew właśnie. Myślę, że... No ciężko, jeszcze raz. Trzeba ogarnąć ten wyjazd, no. To jest chyba kluczowa sprawa. Trzeba jechać jakoś tu. O, shit, rzuca, jedź. O, i tutaj między drzewami, dobrze. No to myślę, że to jest kwestia ogarnięcia. I kurde, i ważny jest ten wyjazd tutaj. A, shit. Dupa. 4000. Ło! Co to było? Nie wiem, samochód zaczął po prostu prawie że lecieć. Ja chcę jeszcze raz. Cały czas takie trzęsi się drupi. Kurde. Dobra, ostatni raz próbujemy. Jest tutaj taka właśnie linia. Jak się nią jedzie, to się najlepiej pokonuje ten obszar.
Sądzę, że mimo wszystko da się to pojechać bardzo dobrze. Go kurde! Jeszcze raz. Ach! Dawaj, Dragster. Tu. No jest tak, są drzewa tak ustawione, żebyśmy akurat... O, tutaj. Tutaj jest taka alejka jakby. Jedź. Dobra. W miarę spoko. W miarę spoko powiedziałem. Nie spoko, tylko w miarę spoko. To dobra, to teraz ogarnąłem sobie trasę. Ja bym spróbował jeszcze raz, ale torowym. Ogarnąłem sobie traskę i myślę, że torowy da radę tutaj lepiej polecieć. Teraz bierzemy sobie Nissana Skyline'a i teraz rozpędzimy się nim troszeczkę. Bo ja nawet tutaj nie osiągam jakichś tam niesamowitych prędkości dragsterowych typu 500 km na godzinę. Więc o co tu chodzi? Chodzi tu o przyspieszenie. Dragsterem przyspieszamy najlepiej. Ale bardzo dużo czasu traci się w tym miejscu, czyli w miejscu, gdzie trzeba szybko przejechać. Okej, okay. Na pewno sporo lepiej jest torowym niż dragsterem pokonywać tę przestrzeń. I tu możemy właśnie torowym zyskać sporo czasu, teoretycznie. Tutaj tak, za tym domkiem skręcamy troszeczkę w prawo. Jedziemy w tą taką alejkę. Tak naprawdę nie zyskuję tutaj dużo czasu, bo cały czas ten bot jest gdzieś za mną, do cholery. Okej. Okay. No, w ogóle tu nic czasu nie zyskałem. Nawet Dragster chyba lepiej sobie tu poradził. Cztery tysiące osiemset. No to... Musimy rozwikłać tę zagadkę. Chyba, że weźmiemy jeszcze raz rajdowy samochód, bo teraz już znam doskonale trasę. I spróbujemy to rajdówką jeszcze przelecieć. Daj jeszcze raz, no kurde. Jestem jakiś taki podjarany tym, wiecie? Chodźmy sobie rajdówką. Pyk. I... nią się już musimy trochę rozpędzić, dlatego że ten samochód no, nie ma ani wysokiej prędkości maksymalnej, ani nie rozpędza się jakoś fantastycznie. Ale jak się nim dobrze rozpędzimy... Kurde, jak on mieli kapcie. Jak się nim dobrze rozpędzimy, to fajnie wbijemy w ten offroad, a tam już będę mógł samochód bardzo dobrze opanować na tym offroadzie. O to chodzi. Pyk, w tą stronę. O, elegancko. I teraz nitrosa pakujemy. Troszeczkę, nie za dużo. O, shit! Cholerny budynek. Ach, kuźwa! Mnie to wkurza. Oh! Powinienem tu zdecydowanie szybciej jechać. Ale dobrze, spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. Powinienem tutaj bardziej lewej strony się trzymać. Cyk. Za tym budynkiem lekko w prawo. Tutaj w tą taką alejkę jakby. I teraz tu. Tu. I nitro. No i co? 200 km na godzinę to jest max w rajdówce. Czy będziemy w stanie osiągnąć całkiem dobry wynik? Zobaczcie, nabija się te punkty, spoko. 5300, 5400. To jak ktoś nabił tu 12 tysięcy? Jest jeszcze inna teoria. Mógł wziąć Dragstera i przez ten las się przebić. Ale ogólnie to musiało być jakiś hardcore, naprawdę. Hardcore. Dobrze, ja sobie tu ogarnąłem jakieś tam 5900. Zobaczymy, który będę. Uwaga. Jestem na pozycji numer... Myślę, że gdzieś tak powyżej 1000. Ucieczka. 719 pozycja. No tak sobie. Tak sobie. No. Myślałem, że będzie trochę lepiej jednak. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.